Dzień dobry. Ostatnio często mnie pytacie, gdzie trzymać pieniądze, więc już spieszę z odpowiedzią i dziś chcę opowiedzieć króciutko o rynku kapitałowym, gdzie to możliwie najprostsza forma utrzymania realnej wartości pieniądza w czasie, tudzież go pomnożenia, jeżeli oczywiście się na tym znamy i jesteśmy skłonni podjąć ryzyko. Jakie masz opcje? Możesz zanieść pieniądze do banku, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, konto oszczędnościowe, lokata. Oprocentowanie nie powala, bo mamy niskie stopy procentowe, więc ja osobiście pieniędzy w banku nie trzymam, maksymalnie jedną, dwie wypłaty do przodu i Tobie też polecam zrobić tak samo. Giełda. Mimo tego, iż jestem skłonny podjąć ryzyko i posiadam wiedzę w tym zakresie, nie mam na to czasu, więc osobiście również nie inwestuję. Zdarzają się sytuacje typu koronawirus, wielki kryzys finansowy. Wtedy faktycznie jedną, dwie, trzy spółki można kupić na zasadzie fanu, na zasadzie zobaczenia, czy faktycznie na tym dużo zyskam, ale osobiście nie pokładałbym w tym nadziei w kontekście na przykład budowania sobie kapitału na emeryturę, choć i tacy są, ale tak jak mówię, pytanie, czy ktoś się na tym zna. Dla takich osób jak ja, jak Wy, polecam fundusze inwestycyjne. To rozwiązanie możliwie najprostsze, dlatego że ja przekazuję pieniądze komuś, kto się na tym zna i to jego zadaniem jest pomnożyć te pieniądze. Ja to, co muszę zrobić, to określić swoje ryzyko na skali SRRI, Synthetic Risk and Reward Indicator. Tak to się nazywa, w skali od 1 do 7 musisz powiedzieć, jakie ryzyko jesteś w stanie podjąć, czyli krótko mówiąc, ile chcesz zarobić, ale też ile potencjalnie jesteś skłonny stracić. Tak naprawdę to cała filozofia inwestowania, bo dla przykładu fundusze rynku pieniężnego na skali SRRI 1 bądź 2 możesz tam wpłacać pieniądze, kiedy chcesz, ile chcesz, po zerowym koszcie i zerowej wypłacie, a oprocentowanie to 1, 2, maksymalnie 3 punkty procentowe powyżej lokaty, czyli w obecnych czasach powiedzmy uśrednijmy 3%. Fajna alternatywa do konta oszczędnościowego. Fundusze akcyjne dają Ci przepotężną możliwość dywersyfikowania swojego portfela w kontekście chęci inwestycji w akcje. Nie musisz kupować pojedynczo spółek, możesz zainwestować w fundusz. I tak samo możesz zainwestować w te różne kwestie. Ja osobiście też jestem w stanie Ci te niektóre z tych rzeczy dostarczyć, typu nieruchomości. Alkohole to prywatnie bardziej mogę dostarczyć. Ale to też jest pytanie, czy się na tym znasz, czy masz na to kapitał, bo przy wszystkich tych aspektach wymagana jest od Ciebie spora wiedza, spora dawka kapitału, no i siłą rzeczy, jeżeli tego kapitału masz mało, to nie za dużo masz możliwości dywersyfikacji, więc stawiasz wszystko na jedną kartę. W funduszach nie. Możesz robić to małymi kwotami, rozkładając to po różnych formach inwestycji, mniej lub bardziej bezpiecznych. To w dużym skrócie tyle. Mam nadzieję, że w następnym filmie będę w stanie trochę więcej opowiedzieć o tym, a może i o jakichś innych kwestiach, które akurat wpadną mi do głowy. Mam nadzieję, że ten film dał Ci dużo do myślenia i dał Ci dużą dawkę wiedzy, na co tak naprawdę liczę. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do następnego razu. Cześć!